Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie na kanale Piekła Niema. Dzisiaj mamy małego pomocnika, a ja zapraszam was do wysłuchania odcinka, w którym opowiadam o sprawie Morgan Harrington oraz o sprawie Hanny Graham. Morgan Harrington urodziła się 24 lipca 1989 roku w Charlottesville w stanie Virginia jako córka Dana i Gil. Morgan opisywana jest jako zabawna i przekochana młoda kobieta, która uwielbiała muzykę, była bardzo zdolna i inteligentna. Morgan ukończyła szkołę średnią rok wcześniej była też najlepsza w całej szkole, jeśli chodzi o średnią. Po ukończeniu liceum w 2007 roku dostała się na Politechnikę w Virginii. 17 października 2009 roku Morgan i trójka jej znajomych pojechała na John Paul's Jones Arena, na arenę położoną na terenie kampusu University of Virginia. Wszyscy pojechali tam na koncert metaliki. Już na początku koncertu Morgan powiedziała swoim znajomym, że musi iść skorzystać z łazienki. Dodała, że nikt nie musi iść z nią i że zaraz wróci wszyscy przytaknęli, ale niedługo później jej znajomi zauważyli, że Morgan coś dość długo nie wraca. O 20:48 postanowili zadzwonić na jej telefon komórkowy. Kobieta odebrała i powiedziała, że niestety, ale nie jest w stanie do nich wrócić, bo szukając łazienki jakoś zabłądziła, źle skręciła i wyszła przed arenę i ochrona nie chciała jej już wpuścić do środka, ponieważ nie miała ze sobą biletu. Morgan szybko dodała jednak, by jej znajomi się nie martwili. Stało się, no to trudno, po prostu spróbuje wrócić do domu sama. Jej trójka znajomych zgodziła się, postanowili, że oni zostaną, a Morgan sama wróci do domu. Policja wierzy, że około godziny 21.10 Morgan szła przez parking, który znajdował się przed areną, i w końcu przeszła na trawnik, który znajdował się przed bieżnią lekkoatletyczną i ta nazywa się Lamingan Field. Następnie wiemy, że Morgan widziana była przez kilku świadków około godziny 21.30, gdy próbowała złapać stopa przy Copley Road Bridge. Kobieta miała ze sobą swoją torebkę, ale później okaże się, że kurtkę zostawiła w środku areny, dlatego też nie mogła z powrotem wejść do środka, bo w jednej z kieszeni kurtki policjanci odnajdą także jej bilet. Tak czy inaczej świadkowie zeznają, że Morgan była ubrana nieodpowiednio na dworze było bardzo zimno, a ona szła jedynie w koszulce. Świadkowie zeznają też, że wydawało im się, że Morgan jest przemarznięta i że wygląda na zdezorientowaną. Część świadków jest też pewna, że Morgan była pod wpływem jakichś substancji. Po tym wszystkim po tej 21:30 nikt nigdy już Morgan nie widział. Rodzina kobiety, gdy o wszystkim się dowiedziała, była naturalnie zaniepokojona, ale jej rodzice liczyli jeszcze, że kobieta po prostu wróci. Jednak gdy przypadkowy przechodzień znalazł na parkingu torebkę kobiety z jej dowodem osobistym i telefonem komórkowym pozbawionym baterii w środku, no to rodzice postanowili zgłosić na policję jej zaginięcie. Do sprawy przydzielono zespół detektywów i ponad dwa tysiące osób, w tym wolontariusze, przyjaciele, rodzina, no i oczywiście policjanci, rozpoczęli poszukiwania. Szukano pieszo, przeszukano miejsca, w których kobietę widziano po raz ostatni oraz całą najbliższą okolicę. Rodzina porozwieszała plakaty, które informowały o zaginięciu Morgan. Sama Metalika po drodze zaoferowała 50 tysięcy dolarów nagrody za pomoc w odnalezieniu Morgan lub osoby odpowiedzialnej za jej zaginięcie. Zespół też później wypuścił nagranie, w którym proszą o pomoc i o zgłaszanie się z informacjami na policję. Oferowana była jeszcze też osobna nagroda w wysokości 100 tysięcy dolarów. No i po tym wszystkim na policję faktycznie zaczęło dzwonić sporo osób, ale żadna z informacji nie okazała się przydatna i do niczego nie doprowadziła. Dopiero trzy miesiące później, a dokładniej 26 stycznia 2010 roku, rodzice Morgan dowiedzą się, co stało się z ich córką. 26 stycznia jeden z reporterów zadzwonił do ojca Morgan i zapytał go o komentarz. Chodziło mu o odkrycie szczątków Morgan. Problem był jednak w tym, że Dan, jej ojciec, jeszcze o niczym nie wiedział. To w tak okrutny sposób rodzina kobiety dowiedziała się o znalezieniu jej ciała. Informacji nie zdążyła przekazać policja, zrobił to reporter, który jakimś cudem zdobył ich numer. Szczątki Morgan zostały odkryte na farmie Anchorage przez rolnika. Było to jakieś 15 kilometrów od areny i prawie 2,5 kilometra od drogi. Farma położona też jest 8 kilometrów na południe od autostrady międzystanowej 64. Szczątki znaleziono w pobliżu strumyka na obszarze, na którym rosła wysoka trawa. Ciała podobno nie odnaleziono wcześniej ze względu na wysoki śnieg. Gdy śnieg zaczął lekko topnieć, to spłaszczył trawę i szczątki po prostu stały się lepiej widoczne. Rolnik, który dokonał odkrycia, zeznał też, że gdyby nie to, że był na traktorze, że był wyżej, to pewnie niczego by nie zauważył. Początkowo myślał, że to co widzi to po prostu jeleń, ale gdy podjechał bliżej, to był w stanie zauważyć ludzką czaszkę. Mężczyzna w swoich zeznaniach wyjaśnił, że farma leży na uboczu i że ciężko do niej dojechać, jeśli nie zna się okolicy. Trudno jest też przejechać czy przejść obok innych domów i nie zostać zauważony. Mała lokalna społeczność jest ze sobą bardzo zżyta i od razu widzą, jeśli w okolicy kręci się ktoś obcy. Wykorzystując informacje przekazane przez rolnika, policjanci doszli do wniosku, że osoba, która ciało porzuciła, musiała mieszkać lub kiedyś mieszkała niedaleko. Jeśli chodzi o samą przyczynę śmierci Morgan, to policja nie zdradziła zbyt wiele informacji. Matka kobiety przyznała natomiast, że córka została zaatakowana w bardzo brutalny sposób, a wiele kości zostało złamanych w kilku miejscach. W noc zaginięcia Morgan miała na sobie koszulkę innego zespołu, Black Panther. Tej koszulki nie znaleziono na miejscu odnalezienia szczątków, i tutaj musimy się teraz trochę cofnąć. Wrócimy sobie na chwilę do listopada 2009 roku, bo to wtedy taka koszulka, która wyglądała jak ta, którą Morgan miała na sobie w dniu zaginięcia, została znaleziona przed jednym z bloków mieszkalnych. Było to jakieś 2,5 km od areny. Koszulka leżała rozłożona na krzaku i wyglądało to tak, jakby specjalnie została tam umieszczona, by być na widoku. W kwietniu 2010 roku oficjalnie potwierdzono, że koszulka ta należała do Morgan. Znaleziono na niej jej DNA, a także inny, niezidentyfikowany profil. I tutaj zaczyna robić się ciekawie, bo ten niezidentyfikowany profil pasował również do innego, niezidentyfikowanego profilu. Znalezionego pod paznokciami pewnej kobiety w 2005 roku. W 2005 roku 26-letnia kobieta została zgwałcona w Fairfax w stanie Virginia. Kobieta, której imienia nigdy nie upubliczniono, zeznała na policji, że gdy wracała do domu ze sklepu spożywczego około godziny 20.30, to zauważyła, że ktoś tak jakby za nią podąża. Przystanęła, odwróciła się i zapytała się mężczyzny, który za nią szedł, czy czegoś potrzebuje, czy może mu jakoś pomóc. Ale mężczyzna odpowiedział tylko, że czeka na swojego znajomego. Kobieta trochę zdezorientowana i przestraszona, ruszyła więc znowu do swojego domu i w pewnym momencie usłyszała za sobą znowu kroki. Tym razem mężczyzna biegł. Podbiegł do niej, złapał ją od tyłu i przyciągnął do parku, który znajdował się obok drogi. Tam kobieta została wykorzystana. Na szczęście przypadkowy mężczyzna wjechał na parking i stanął tak, że reflektory oświetliły akurat napastnika i kobietę. Napastnik się przestraszył i uciekł. Kierowca samochodu wysiadł i podbiegł do kobiety. Zauważył, że ta jest dotkliwie pobita i pokryta krwią, a kobieta powiedziała mu, by pobiegł za napastnikiem i spróbował go złapać. Mężczyzna próbował go znaleźć, ale bezskutecznie. Zadzwonił też oczywiście na policję. Kobieta została zabrana do szpitala, a spod jej paznokci udało się wydobyć DNA sprawcy. Kobieta dzień później sporządziła też rysopis mężczyzny. Zeznała, że był on afroamerykaninem, ważył z 90 kg i mierzył od 180 do 190 cm wzrostu. Miał też krótkie włosy, wąsy oraz brodę. Policjanci robili wszystko, co w ich mocy, by odnaleźć sprawcę, ale nie mieli pojęcia, kim ten mężczyzna był. Rysopis był słaby, kobieta tak naprawdę niewiele widziała, było ciemno i była przerażona. Śledczy nie wiedzieli też, czy mężczyzna mieszkał w okolicy, czy był tam przejazdem, no nie mieli zupełnie nic. Także to było w 2005 roku, i w sprawie cokolwiek ruszyło się właśnie dopiero w 2010 roku gdy uświadomiono sobie, że te dwa DNA należą do tej samej osoby. Policjanci sporządzili nowy rysopis mężczyzny, postażono go i zaapelowano do opinii publicznej o czujność i ostrożność. Niestety, po tym sprawa znowu przycichła i było tak jeszcze przez cztery lata, aż do momentu, gdy policja znalazła powiązanie ze sprawą jeszcze jednej młodej kobiety. Hannah Graham urodziła się w 1996 roku w Anglii. Do Stanów Zjednoczonych przyjechała na studia. Studiowała na Uniwersytecie w Virginii i tam też zaginęła. W nocy z 13 na 14 września 2014 roku, 18-letnia Hannah uczestniczyła w imprezie ze swoimi przyjaciółmi, ale około północy została zauważona obok kompleksu mieszkaniowego, który znajdował się kilka przecznic od imprezy. Następnie o 2.40 została zauważona przez kamerę monitoringu przed pubem, który znajdował się jakieś kilometry dalej. Dziewczyna na nagraniach wygląda na pijaną. Próbowała dostać się do środka pubu, ale ochroniarz jej nie wpuścił. Następnie kobieta pojawiła się na nagraniu, gdy biegła ulicą w kierunku stacji benzynowej, ale do dzisiaj nie udało się ustalić dlaczego biegła. Z nagrań nie wynika, by ktoś ją gonił lub śledził. Pięć minut później kobieta kręci się wokół lokalnych restauracji. Następnie kamera monitoringu uchwyciła kobietę, gdy ta przechodziła przed drzwiami włoskiej knajpki i knajpka ta znajdowała się przy centrum handlowym. Tym sposobem Hanna znalazła się praktycznie w centrum miasta, w miejscu, gdzie było wiele restauracji, sklepów, no i przede wszystkim ludzi. Mniej więcej też koło godziny trzeciej nad ranem napisała smsa do swoich znajomych. Napisała, że się zgubiła i że próbuje znaleźć imprezę, na której wszyscy byli. Następnie kobieta znowu przechodzi przed tą samą kamerą i na nagraniu widać też mężczyznę, który idzie w przeciwną stronę. Po chwili ten mężczyzna zawraca i idzie już za Haną. Mężczyzna został opisany jako duży afroamerykanin. Świadkowie widzieli, że mężczyzna podąża za kobietą. Był ubrany w jasne ubrania i szedł dosłownie kilka kroków za nią. Następnie Hanna pojawia się na kamerze zamontowanej przez sklep jubilerski. Tym razem idzie już z tym niezidentyfikowanym mężczyzną ramię w ramię. Na nagraniu widać też, że mężczyzna obejmuje jej talię. Żadna z kamer monitoringu nie złapie już Hany, ale zauważy ją kilku świadków. Opiszą oni, że kobieta była w takim barze restauracji o nazwie Temple z niezidentyfikowanym mężczyzną na drinku. Hanna była wyraźnie pod wpływem alkoholu, a mężczyzna często ją obejmował. Jeden ze świadków twierdził też, że widział parę, która opisem przypomina Hanę i tego mężczyznę, gdy ta para stała przed pomarańczowym samochodem. Świadek słyszał, że Hanna mówi, że nie wsiądzie do samochodu. Ale nie wie, co stało się dalej, bo sobie poszedł. No a Hanna nigdy nie była już dalej widziana żywa. Zaginięcie kobiety zostało zgłoszone na policję i w poszukiwaniach wzięło udział ponad tysiąc osób. Gdy policjanci sprawdzili nagrania z kamer monitoringu, to oczywiście widocznego na nich mężczyznę od razu uznano za głównego podejrzanego. Minęło kilka dni. Ale ostatecznie ktoś zadzwonił na komisariat i powiedział, że rozpoznaje mężczyznę z nagrań. Mężczyzna został zidentyfikowany jako 33-letni wówczas Jesse Matthew. I gdy jego nazwisko zaczęło przewijać się w internecie i w mediach, to mężczyzna postanowił sam zgłosić się na policję. Ale gdy na komisariat się udał, to powiedział, że nic nie powie i że chce prawnika. Śledczy próbowali go przesłuchiwać, próbowali go o coś tam wypytywać, ale mężczyzna po prostu się nie odzywał. No i ponieważ policjanci nie mieli na niego żadnych dowodów, owszem, uważali go za podejrzanego w sprawie Hany, ale nie byli w stanie mu nic udowodnić, tyle tylko, że tamtej nocy z nią był. I przez to wszystko musieli puścić go wolno. Byli jednak w stanie objąć go 24-godzinną obserwacją. I gdy go obserwowali, to Jesse wsiadł w pewnym momencie do samochodu swojej siostry i odjechał. Policjanci za nim ruszyli, ale nie mogli go zatrzymać, bo tutaj znowu nie mieli żadnych jeszcze konkretnych dowodów. Jechali za nim, ale w końcu go zgubili. Gdy opinia publiczna o wszystkim się dowiedziała, to była szokowana i w sumie zdenerwowana, że policja po prostu go zgubiła i nie wiedziała, gdzie mężczyzna może teraz przebywać. Ale oprócz tego, że wszyscy byli rozczarowani działaniami policji, to niewiele można było zrobić. Gdy rodzina i przyjaciele mężczyzny dowiedzieli się, za co on jest poszukiwany, to byli w szoku. Jesse był podobno takim wielkim miśkiem. Był łagodny, miły, przyjazny, otwarty i uwielbiał pomagać innym. Pracował jako opiekun w szpitalu, woził i pomagał pacjentom. Był też pomocą trenera futbolu w jednym z liceów. Był podobno godny zaufania, a rodzice nastolatków, z którymi trenował, go wprost uwielbiali. Jessie w 2003 roku rozpoczął studia, grał tam zresztą w drużynie, ale jak się później okazało, został z niej wyrzucony po tym, jak narzucał się innej kobiecie. Policja podobno przeprowadziła w tej sprawie dochodzenie, ale kobieta zdecydowała się nie wnosić żadnych zarzutów. Mężczyzna nie został więc aresztowany, ale został właśnie wyrzucony z drużyny i później postanowił zmienić uniwersytet. Poszedł na kolejne studia, ale tam wydarzyła się powtórka i też go wyrzucili za dokładnie to samo zachowanie. Po tym wszystkim zaczął pracować jako taksówkarz. I tutaj uwaga okazało się, że mężczyzna pracował jako taksówkarz w noc zaginięcia Morgan. On i 75 innych taksówkarzy tamtego wieczoru zgarniali ludzi z koncertu. I w końcu udało się. Mężczyzna został zauważony w Galveston w Teksasie. Pewna kobieta wjechała swoim samochodem na plażę i nagle zauważyła mężczyznę, który wyszedł z namiotu. Mężczyzna ten zbliżył się do samochodu, i kobieta od razu go rozpoznała. Postanowiła zadzwonić na policję. Potem przyjechali funkcjonariusze i go aresztowali. W jego samochodzie znaleziono też mapę Meksyku i uważa się, że Jesse planował tam uciec. Mężczyzna najpierw trafił do aresztu w Teksasie i po 48 godzinach został przetransportowany samolotem do Charlottesville. W policyjnym areszcie dalej nie chciał współpracować nie chciał się w ogóle do nikogo odzywać. Natomiast poszukiwania Hany trwały dalej. Trwały do 18 października 2014 roku. To tego dnia odnaleziono jej szczątki. Zostały znalezione na zewnątrz opuszczonego domu około 9 kilometrów od domu, w którym Jessie mieszkał jako dziecko, i 8 kilometrów od miejsca, w którym znaleziono Morgan. Po odnalezieniu ciała policjantom udało się zdobyć nakaz przeszukania miejsca, w którym mężczyzna mieszkał. Znaleziono tam oczywiście jego DNA, które i tutaj bez zaskoczenia pasowało do tego znalezionego pod paznokciami kobiety w 2005 roku oraz do tego znalezionego na koszulce morgan. Policjanci na konferencji prasowej przekazali też, że znaleźli dowody, które łączyły go z morderstwem Hany, ale nie podano, co dokładnie znaleziono. Początkowo jednak prokurator nie próbował oskarżyć mężczyznę o morderstwo pierwszego stopnia i mówi się, że było to głównie dlatego, że nie było wystarczająco dużo mocnych dowodów. Dało się z łatwością udowodnić, że mężczyzna tamtego dnia z kobietami był, ale nie dało się już tak łatwo udowodnić, że to on pozbawił je życia. Jednak do maja 2015 roku poinformowano o zdobyciu dodatkowych dowodów, które pozwoliły oskarżyć Jesse'ego o morderstwo Hany. Prokurator miał zamiar ubiegać się o karę śmierci. We wrześniu tego samego roku mężczyzna usłyszał też zarzut morderstwa Morgan. No i oczywiście Jesse stanął też przed sądem, by odpowiedzieć za sprawę z 2005 roku. Jeśli chodzi o ten proces, to kobieta pochodziła z Indii i do Indii zdążyła już wrócić, ale zdecydowała się przylecieć specjalnie do Stanów, by zeznawać podczas procesu. Kobieta, gdy zapytana, czy rozpoznaje mężczyznę i czy jest go w stanie pozytywnie zidentyfikować, odpowiedziała jednak, że nie. Dodała, że wydaje jej się, że jest to ta sama osoba, ale minęło tyle lat. Jessie miał inną fryzurę i wyglądał inaczej. I po prostu powiedziała, że nie może być w stu procentach pewna. Na szczęście niewiele to jednak zmieniało, bo były przecież dowody DNA. Jessie podobno przez cały czas, gdy kobieta zeznawała, wpatrywał się w nią. Po zeznaniach kobiety obrońcy mężczyzny poprosili o przerwę. Przerwa ta trwała kilka godzin i po niej mężczyzna zdecydował się podpisać, że utrzymuje swoją niewinność, ale rozumie, że istnieje przytłaczająca ilość dowodów przeciwko niemu i gdyby ława przysięgłych poszła obradować, to wróciłaby z wyrokiem skazującym. Jesse za sprawę z 2005 roku otrzymał wyrok trzech dożywoci. I teraz przejdźmy sobie do procesów w sprawie Morgan i Hany. Oba miały odbyć się do końca 2016 roku, ale 2 marca 2016 Jesse przyznał się do winy, przyznał się do morderstwa zarówno Morgan jak i Hanny i poszedł na ugodę. I biorąc pod uwagę, że za morderstwo Hanny groziła mu kara śmierci, to pewnie uważał, że ugoda będzie dla niego najlepszym rozwiązaniem. Za te dwie zbrodnie sędzia skazał go na cztery wyroki dożywotniego pozbawienia wolności i mężczyzna zrezygnował z prawa do odwoływania się od wyroku. W maju 2019 roku lokalne media poinformowały, że mężczyzna ma raka okrężnicy i że został przeniesiony do innego więzienia. Można jeszcze znaleźć informacje o nim, które pochodzą z roku 2020. Brak jednak informacji mówiących o jego aktualnym stanie zdrowia i czy w ogóle jeszcze żyje. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tego odcinka i zachęcam Was do zasubskrybowania kanału oraz zostawienia łapki w górę. Do usłyszenia następnym razem.